Cześć wszystkim, tu Pono 7. Zagrajmy w Wiedźmin 3, Serce z Kamienia. Dobra, troszkę jednak słowem wstępu. Wiedźmina 3 zapewne wszyscy znają i mam nadzieję, że wszyscy również grali. Gra wyszła no, mniej więcej około rok temu. I około parę miesięcy temu wyszedł do niej dodatek Serce z Kamienia, który zamierzam przejść teraz na waszych oczach. Dodatek dodaje kilka dodatkowych zadań, które dzieją się poza główną ścieżką fabularną czystej gry. Dlatego myślę, że mogę spokojnie zagrać i nikomu nie spoilować tej fabuły, tej pięknej gry. Całej gry nie zamierzam przechodzić, ponieważ jest ona ogromna. Ja gram od około 80 godzin i powiedzmy, że jestem gdzieś tak bliżej końca niż początku. Ale tak. Nie chciałbym tego nagrywać wszystkiego od początku, ponieważ to jest strasznie dużo nagrywania. A poza tym myślę, że dużo fajniej jest, gdyby ludzie to samemu przychodzili. Dlatego ogranicza się do dodatku Serce z Kamienia. Jeżeli wyjdzie, znaczy na pewno wyjdzie niedługo jakoś dodatek również Krew i Wino. Więc jeżeli on wyjdzie zanim, jak już skończę nagrywać Serce z Kamienia, to również nim się zajmę. Dobra. Zanim zacznę grę, troszkę poopowiadam, co tu się działo, jak ja grałem. Dobiłem 31 poziom, to jest rekomendowany poziom dla tego dodatku. Sugerowano poziom 32, więc prawie go spełniam. Więc problemów raczej nie będzie. Co ja tu mam? Tak. Troszkę mniej ciężko będzie o tym opowiadać. Część z was mogła nie grać Wiedźmina. Więc będę troszkę opowiadał z kwestii tych, którzy nie grali Wiedźmina. Więc tak. Trójkę. Więc tak, punkty my rozdysponujemy pomiędzy kilka drzewek. Jest drzewko walki wręcz, drzewko znaków, drzewko alchemii, drzewko jakichś tam zdolności dodatkowych. Ja starałem się głównie inwestować w drzewko właśnie walki wręcz. Troszkę wziąłem parę znaków. Wziąłem jeden też punkt w alchemii, ale to jest dla mnie niepotrzebne, więc pewnie to niedługo wywalę. No i parę też zdolności dodatkowych. Może pokażę, co to za bardzo wziąłem, jak rozdysponowałem moją postać. Więc tak, mam szybkie ataki, zwiększone obrażenia. Tutaj zwiększone szanse trafienia krytycznego i obrażenia szybkich ataków. Mam jeden talent od zwiększenia mocy ciężkich ataków. Mam talent od młynek, czyli taki atak obszarowy mieczami. Mam też rozpłatanie, to jest taki jeden potężny atak silny. Mam pracę nóg, która zmniejsza otrzymywane obrażenia podczas uniku. I mam odbijanie strzał, którego obecnie nie używam. Zaraz o tym też również opowiem. Ze znaków wziąłem znak Igni, stopienie pancerza. Powoduje to, że rzucanie znaku Igni powoduje zmniejszenie pancerza u przeciwnika, więc całkiem nieźle się to synergizuje z walką wręcz. Na to mam strumień ognia, z którego coraz mniej korzystam. Uważam, że to jest mniej efektywny niż podstawowy znak Igni. Mam też znak akcji, czyli taka powiedzmy perswazja, która pozwala, czasami możemy użyć to w rozmowach, aby przekonać nagle kogoś do naszego zdania. Co jest bardzo, bardzo użyteczne i naprawdę dużo kasy można zaoszczędzić grę dzięki temu talentowi. Ok, ponadto mam jeszcze zdolności pasywne, rytm dobowy, który daje mi regenerację życia pasywną, oraz techniki szkoły gryfa, które daje mi plus 5 do mocy znaków, 5% do regeneracji wytrzymałości za każdy element średniego pancerza. Pancerz noszę zbroję wiedźmińską szkoły wilka. Jest kilka zbrój wiedźmińskich, które można sobie wytworzyć w grze. Są właściwie kilka różnych setów ekwipunku. Więc tak, mamy zbroję, ekwipunek szkoły kota, który stawia na zadawanie obrażeń, ale ma mały pancerz. Jest ekwipunek szkoły gryfa, który stawia na obrażenia znaków. Jest ekwipunek szkoły niedźwiedzia, który ma duży pancerz i stawia na dużą adrenalinę. No i też jest szkoła wilka, która doszła w jednym z darmowych DLC. I ona jest taka troszkę wszystkiego. Więc ma troszkę siły ataku, trochę mocy znaków, parę innych rzeczy. W sam raz dla mnie. Dobra. Poza tym, co tu dużo więcej mówić? A, tak właśnie. Co do samej skilli.
Poza tym, że sobie wybieramy skille w drzewku, musimy również je ekwipować. Mamy 12 różnych slotów, które możemy wyekwipować w skille. A to sloty te łączą się z miejscami na mutageny. Mutageny mamy 4 różnych kolorów. Czerwony od siły ataku, niebieski od mocy znaków i zielony od żywotności. I mutageny łączą się, synergizują się z zdolnościami z danego drzewka. Więc jeżeli łączę czerwony mutagen ze zdolnościami czerwonymi, precyzyjne cięcie, co to ma, to możecie zobaczyć, że zwiększa mi to bonus, jaki dostaję z tego mutagena. Więc dlatego też więcej nie brałem niebieskich skilli, ponieważ nie miałbym za bardzo miejsca w synergii, gdzie mógłbym je włączyć. Okej. To chyba tyle, tak o krótkie pomówienie. To może weźmy się za właściwą grę, tak? Dodatek daje nam w sumie parę rzeczy. Jest jeden quest w głównej linii fabularnej, dodatkowy, który nie łączy się jakby z główną linią fabularną gry podstawowej. Są jakieś zadania poboczne oraz jest zaklinaczka. Myślę, że tymi dwoma rzeczami zajmiemy się później. Na razie zajmijmy się tym głównym wątkiem fabularnym. Jak dla mnie będzie on najciekawszy. No i dobra. Wszystko się zaczyna tutaj, w karczmie 7 kotów pod Nowigradem, gdzie bierze się zlecenie na jakiegoś potwora. No ja niestety tą cutscenkę już dawno temu uruchomiłem i teraz już jej nie będzie. W każdym razie dostajemy wtedy to zadanie, miłe złego początki, i mamy się zameldować do niejakiego Olgreda von Evereka gdzieś na jakiejś posiadłości. Okej, dobra. Więc przejdźmy się tam do niego. Jak widzicie, większość Velen mam już obstukaną. Tutaj okolice Oxenfurtu i Nowigradu troszkę mniej, ale dobra, może też się tym troszkę pozajmujemy. Dobra, tu jest ten nasz pan, do którego mam się wybrać, więc wybierzmy się tam. Zobaczymy, co się będzie działo. Dobra, przywołamy naszą dzielną płotkę, która zawsze pojawia się w jakimś niezbyt fortunnym miejscu. No i wio. Okej. Jakby ktoś jeszcze nie był przekonany do jakby kupna czy zagrania w tej gry, jak wcześniej już pewnie mówiłem na filmie ogłoszeniowym, bardzo polecam. Gra jest bardzo piękna. Fabuła jest dla mnie świetna. Bardzo podoba mi się. Cały świat Wiedźmina jest świetnie odtworzony i czuć ten klimat prozy Sapkowskiej. Więc dla mnie fabularnie to jest najlepsza gra, jaką grałem od długiego czasu. No jak widzicie, grafika jest również piękna, więc dodatkowo zachwyca. Dobra, ale już tutaj dobijamy do celu. No i zobaczmy, co się będzie działo. Ej ty! No? Nie znam cię! Czego chcesz? Szukam Olgierda von Everec. A, w środku jest! Dosyć kozacko wyglądają ci ludzie. Klimat jak z ogniem i mieczem. Musicie przyznać. Wchodzi Geralt. Który z nich to Olgierd? Szukam Olgierda von Everec. Nie ma tu takiego. Aha. Kim wy właściwie jesteście? A na kogo ci wyglądamy? Na bandę rzezimieszków albo zgraje byłych żołdaków, którym się pościło. O, i tu się mylisz. Myśmy wszyscy szlacheckie syny. I córki! No więc dowiem się, kim jesteście? Jesteśmy wolną kompanią redańską. Wołają na nas dzicy. Od dzika w herbie. Okej.
Brzmi całkiem jak kozaki, ale dobra, przejdźmy do... Powiedziano mi, że znajdę tu Olgierda von Everetz. Ktoś cię oszukał, bracie. To może teraz dla odmiany ty mi pomożesz, bracie. Coś mi się wydaje, że chyba mieliśmy inne matki. Dobra, Angus, odpuść mu ją. To ja jestem Olgierd. Mów, co cię sprowadza. Nie, nie, to ja jestem Olgierd. Tak myślałem. Ty? W życiu, to ja jestem Olgierd. Żaden z was nie był na okładce. Żaden z was nie był na tylnej okładce rozszerzenia, więc nie sądzę. Ale dobra. Nie będziemy ich obrażać, bo... Nie to, że nie moglibyśmy ich pozabijać, ale nie chcemy po prostu. Wesoło tu u was i chętnie bym się jeszcze pośmiał, ale czas mnie nagli. Oho, robi się poważnie. Chodzi o bestie z kanałów. Podobno Olgierd von Everetz wystawił na nią zlecenie. A, znaczy, że pewnie jesteś wiedźminem. To wiele wyjaśnia. No, bystry. A co na przykład? Podobno wypruwają was z emocji. I to by się zgadzało, bo jesteś sztywny, jakbyś kij połknął. No dobra, mości wiedźminie, koniec żartów. I tak wiele zniosłeś, jestem pod wrażeniem. Chodź, zaprowadzę cię do Olgierda. To wszystko przez te miecze w plecach. One trochę usztywniają wiedźminów. Jak cię zwą? Geralt z Rivi. Dam ci radę, Geralcie z Rivi. Okay, już staniesz przed Olgierdem, mów tak, żeby go zaciekawić. Ja mam go zaciekawiać? To on szuka kogoś, kto zabije bestię. Kogoś, niekoniecznie ciebie. Aha, więc okay. Jeśli... Dobra, weźmiemy tą uwagę może do serca. Atamanie, masz gościa. Wiesz, jakie rzeźby sprzedają się najlepiej? Posągi bożków, popiersia królów i akty. I proszę, co my tu mamy? Gołą babę. A ty co o niej myślisz? Powiedzmy, że nie wiem, kto to jest Gernest, ale może Geralt będzie wiedział. Szczerze mówiąc, wolę twórczość Paxa Gernsta. O, czyli szkoła kowirska. Studiowałeś w Oxenfurcie? Nie, ale znam kogoś, kto studiował. Lubiłem kiedyś Votticellego. Jak nikt inny potrafił tchnąć życie w kawałek zimnego kamienia. Ale kiedy teraz na to patrzę, widzę tylko głaz o idealnych proporcjach, bez skazy, idealny do bólu. Ma ciekawe... Równie martwy i nudny, jak przydrożny kamek. Ma ciekawe blizny. Ups. Od razu lepiej, a przynajmniej ciekawiej. Dobrze, a teraz porozmawiajmy o konkretach. Zejdźmy do mojej kompanii. Przegąsimy coś. Ataman Olgierd! Vivat! Niech żyje! Vivat! Niech żyje! Vivat! Vivat! Niech żyje! Zejdź i napij się z nami. No, to teraz nie mamy już wyjścia. Ktoś bardzo sarmacko wygląda, muszę mu przyznać. Przynieś nam wina i coś do jedzenia. Jest jakaś okazja, czy świętujecie bez powodu? Zawsze jest jakaś okazja. Dziś mamy chrzcin. Czyje? Nowej szabelki imć Bohatyrowicza.
Bohaterowicz. Mam już dla niej imię. Będzie się zwała Tradycja. Bohaterowicz. Coś więcej o tej bestii z kanałów? Nie mam pojęcia, co to takiego, ale wiem, że zabija ludzi. Nie przejąłbym się tym zanadto, gdyby niedawno ofiarą nie padła moja kucharka. Nikt tak nie przyrządzał dziczyzny jak ona. I po tę dziczyznę wysłało się do kanału? Nie, pojechała na jakiś festyn, a przy okazji miała odwiedzić kuzynkę. Ta jej nagadała, że w oksenfurskich kanałach mieszka królewicz zaklęty w ropuchę. A wiadomo, jak to baby. Każda by chciała księcia, choćby miała za nim brodzić po kolana w gównie. Wyska też chciała, więc poszła, ale już nie wróciła. Ponoć nie ona pierwsza zresztą. Dla mnie ta historia jest mocno naciągana, ale okej. Hej, zostawcie ją. To tak się traktuje córkę dziedzica? Wybacz, o czym to mówiliśmy? A tak, o zleceniu. No więc jak? Zajmiesz się tym? Ciekawi mnie, czy oni zajęli to domostwo zgodnie z przyzwoleniem właściciela. Ale okej, dobra, nieważne. Tak zwykle, najpierw porozmawiamy o nagrodzie. Została jeszcze jedna formalność. Zapłata. Nie myśl o tym. Jak wrócisz z łbem potwora, będziesz mógł sobie stąd wziąć, co ci się spodoba. Bardzo szczodrze, ale jednak wolałbym się umówić na jakąś konkretną sumę. Niech ci będzie. Ile chcesz? 300? 400 koron? 450. Umowa stoi. A stąd i tak będziesz mógł sobie zabrać jakiś suwenir. Okej, okay. Nie dali nam opcji, żeby renegocjować, ale okej. Okay. Może to jest związane jakoś oblarnie. Pozbędę się bestii. Zobaczymy. Jeśli zjawisz się tu z jej bem, nagroda cię nie minie. No dobra. To pora wziąć się do jakiejś roboty. Wiedźmińskiej roboty. Oho. Hej ty, kocioczka. Wołają mnie Geralt. A ja cię będę wołała kocie oczka. Co, zabronisz mi? Przejdź do rzeczy. Mam dla ciebie intratną ofertę, kocie oczka. Ktoś zabił mojego przyjaciela, nazywał się Cleavert. Chcę, żebyś ustalił, kto za tym stoi. I uciął mu łeb. Czemu sama go nie pomścisz? Wy chyba lubicie sobie szabelką pomachać. Ano, lubimy. Gdybym wiedziała, kto stoi za śmiercią Cleaverta, dawno temu wyprułabym mu flaki. Ale nie wiem. Ale ty, kocie oczka, ty dużo widzisz. Ty go wytropisz. Dobra, zobaczmy. Czemu by nie? Mów dalej. Cleavert sprzedawał fistech. Nic wielkiego, lokalny handel. Parę dni temu pojechał po towar do łukowca. I nie wrócił. Byłaś tam? Widziałaś jego trupa na własne oczy? Nie. Cleavert był sukinsynem, ale słownym. Jeśli nie stawił się na spotkanie ze mną, to znaczy, że jest martwy. Znajdź drania, który za tym stał. Znajdź i zabij. Dobrze zapłacę. Przemyślę to sobie. Cleavert miał bliznę na czole, podobną do twojej. Rozpoznasz po niej ciało. Powiedziałem, że to sobie przemyślę. Ciało. Wiesz, albo żywego gościa. Starczy, że raz spojrzę na faceta i wiem, z jakiej jest gliny. Zrobisz, o co proszę. Mogę się założyć. Znajdziesz mnie w Oksenfurcie. W alchemii. W karczmie przy rynku. Okej, okay, zajmiemy się tym później. Na początku może troszkę tego głównego wątku. Wydaje się on być ciekawy. Dobra, a właśnie. O jednej kwestii nie wspomniałem. Która się niedługo pewnie... Gram na poziomie trudności krew, pot i łzy. To jest prawie największy. Największy to jest droga ku zagładzie, ale... Ale na to się nie czułem gotowy, więc... Jakby ktoś szukał mojej opinii co do poziomu trudności, to... Powiem tak, że... Na początku było trochę trudno. A było trochę wczytywania i powtarzania walk po paranaście razy. Ale...
później się już tak mniej więcej ustatkowało, więc teraz nie powinniśmy mieć większych problemów z grą. A przynajmniej nie przewiduję żadnych. Dobra. Dobra, i ten quest ostatnie przygotowania będzie on nam migał, ponieważ on ma tam w celach poczekać do dnia, aż porada będzie dniem, więc jak się zmienia pora dnia, to zawsze nam będzie migał, więc... Ale dobra, nie zwracajcie na to uwagi. Okej, okay, no to też nie zwracajcie uwagi. Dobra. Tak. Czasami się zdarza, że używanie takich obiektów jest trochę problematyczne. Wiedźmin ma trochę takiej bezwładności. Jak się idzie i się puszcza klawisz, to on nie zawsze się od razu zatrzymuje. Albo czasami robi różne rzeczy z opóźnieniem. Więc dlatego takie rzeczy czasami się mogą zdarzyć. No i plus to, że obrażenia od wysokości w tej grze są bardzo duże. Bardzo łatwo się zabić, spadając z wysokości. Jak zauważyliście, dobra. Razem powoli podejdziemy. Życie ci nie miłe? Okej. Tam w kanałach potwór straszny siedzi, lepiej z daleka omijać. Tak, jasne. Powiadają, że wiele już dziewek zabrała i wojak nie jeden przeszedł tam był i nie wrócił. A my jesteśmy zwykłym wojakiem. Przepana. Dobra, coś tu na nas czeka. Dobra, utopiec. Weźmy sobie ulepszony olej przeciwko trupojadom. Dobra, igni. Moglibyśmy wyknąć kota, ale na razie jest dosyć jasne. Dobra. To jest płomień. On troszkę lepiej działa na chyba na pojedyncze cele. Ale... nieczęsto używam igni do pojedynczych celów. Okej. Okay. Dać, że poziom, że potwory będą miały tutaj spory poziom. Okej. Okay. Mamy jakieś zioła, ale ich nie będę zbierał, bo rzadko ich używam, akurat tych Corinthiusa i purchawki, a mam ich pewnie duży zapas. Okej. Okay. Pierwsze ślady. Nie boż się, słyszysz? Nie boż się! Okej, okay, albo to potwór, albo dwóch. Albo jakaś para właśnie tam się gdzie. O. Geralt? O, Shani! Co ty tu robisz? Próbuję uratować mu życie. Pomóż mi. Shani, daj spokój. On nie żyje. Na pewno. Coś da się zrobić. Odpuść. Niech to szlak. Wszystko na nic. Zrobiłaś, co mogłaś. Dzięki, Geralt. Dzięki za nic raczej. Dobrze, że... dobrze cię widzieć. Ciebie też. Straciłem cię z oczu, kiedy wyjechałem z Wyzimy. Co się z tobą działo? Długo by opowiadać. W skrócie... dalej leczę ludzi. Jak widać. Tworzyłam lecznicę w Oxenfurcie. Ale jako obywatelka Redanii służę też armii. Musisz mi wszystko opowiedzieć. Chętnie, ale... może niekoniecznie tutaj. Wypełniałaś tu jakieś zadania dla Redanii? Czy spacerowałaś po kanałach w ramach rekreacji? Rano przyszedł rozkaz. Zeszliśmy tu z oddziałem, ale coś nas zaatakowało. O, jakby ktoś nie wiedział, Shani jest właśnie lekarką. Geralt ją spotkał w sadze chyba w Nowigradzie. A potem spotkaliśmy ją jeszcze w Wiedźminie 1. Więc różne rzeczy można z nią było robić. Dobra. Pogadajmy, co tu się wydarzyło. Ten żołnierz, to był dla ciebie ktoś ważny? Miał na imię Noah. W przyszłym tygodniu miał wyjść na przepustkę. Teraz nie wyjdzie. Ani on, ani reszta oddziału. Ilu ich było? Cała drużyna. 6 dzielnych chłopaków. Wszyscy zginęli. No smutno. Co was zaatakowało?
Widziałaś? Nie, jak tylko się pojawiło, zaczęłam uciekać. Wiem tylko, że było wielkie, pluło jadem i wydawało takie mlaskające odgłosy. Czyli to raczej nie trupojad ani banda utopców? Nie, na pewno nie. To było jedno wielkie coś. Ktoś cisnął w niego pochodnią, ale potwór w ogóle się tym nie przejął. Czyli nie boi się ognia. Dobrze wiedzieć. Utopcy zazwyczaj boją się ognia. Po co tu zeszliście? Oczywiście, jeśli to nie jest tajemnica wojskowa. Muszę zdobyć próbki jadu tej poczwary, która tu grasuje. Oprócz tego, że zabija ludzi, którzy się tu zapuszczają, zatruwa też wodę w studniach i coraz więcej osób przez to cierpi. W tym redańscy żołnierze. Zamierzam zabić te bydle. Potem mogę ci przynieść próbki. Miło z twojej strony, ale wolę iść z tobą i zadbać o próbki osobiście. Bestia jest niebezpieczna. Widziałaś, co zrobiła? Jestem już duża, Geralt. Poradzę sobie. Jasne. Skończ mnie przekonywać, bo wiesz, że i tak postawię na swoim. Ci żołnierze też byli duzi. No dobra, niech ci będzie. W takim razie pokaż mi, gdzie zaatakował was potwór. Tędy. Ta jest mocno wygięta, jakby coś uderzyło w nią z impetem. Zatrzasnęłam ją uciekając. Pewnie potwór w nią walnął. Dobrze, że wytrzymała. Ale teraz musimy znaleźć inną drogę, żeby przejść dalej. Chcesz szukać na zewnątrz? Raczej liczę na to, że przy okazji uderzenia ucierpiała którejś ze ścian. Dokładnie. Tą ścianę możemy wyważyć. Okej, coś tu jeszcze ciekawego mamy? Chyba nie. Okej. Na razie to starczy. Dziękuję wszystkim za uwagę. W następnym odcinku idziemy dalej. I mam nadzieję, że znajdziemy tą bestię. No i zobaczymy, co się wydarzy potem. Aż dodatek na razie zapowiada się bardzo ciekawie. Okej, jeszcze raz dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!